Cześć wszystkim, to znowu Pony 7, a to jest adres ulica Low Derwish 36 w Tarancie, w świecie Arkanum. Więc się znajduje tutaj. Jest 13, to jest 36. Musi jakaś być zakręcająca numeracja. A jeszcze, w każdym razie, czytałem save'a i nie czytałem tej notatki. Tak, żeby ci panowie się nie wkurzyli za to. A, i jeszcze o czymś nie wspomniałem. O akcie własności kopalni Besitun. Mianowicie ta gadka szmatka, którą tam odstawiłem, że niby jestem z Rady Przemysłowej, jest dla ludzi z dużą perswazją. Jak się nie ma perswazji, to po prostu trzeba odkupić za jakieś 400 sztuk złota ten akt własności. Właśnie dlatego fajnie jest mieć perswazję, bo w takich różnych elementach gry można odstawiać takie cyrki. Więc to jest zabawne. Okej. Okay. Wejdźmy tutaj, całą grupką. Okej, nie są zbyt wypakowani, więc damy sobie z nimi radę. Jesteś posłańcem, daj mi wiadomości, spływaj. Oto ona. Wygląda na zadowolonego. Masz, bierz pieniądze i zapomnij o tym miejscu. Daję ci 100 sztuk złota. Okej, dobra. Ale wiesz co ja ci powiem? Ja powiem ci, że wezmę sobie tak ścianę ognia. Wezmę sobie, przyciągnę tutaj. Następnie włączę tryb bojowy. I... stru! Wow, zbroja uszkodzona. To działa. Okej, okay, sam nie nałożyłem zbroi. Ale Virgil daje radę, jak zwykle. Półork złodziej. Wow, gość jest unikowy. Okej, okay, dobra. Jeżeli chodzi o nie. O! Tempestors Rory Limes. Aha, więc... Więc... mają dużo wspólnego. A może to był ten Rory Limes? Nie wiem. W razie coś ma wspólnego. Kury tarancki. Zgadnijmy z czym. Oczywiście. Dobra. I notatka. Możemy teraz oficjalnie przeczytać. Ojca Mulligan Bone 57. Okej, okay, dzięki. Jeszcze tylko zabiorę wasze... Wow, mocno uszkodziłem tą kurtkę, tą ścianą ognia. Zabiorę wasze kurtki, ponieważ pewno są warte kawałek złota. Coś więcej, coś tu jeszcze można zrabować? Chyba nie. Okej. Okay. Razem mogę się przejść i sprzedać chyba te kurtki. Tak. Żeby mi nie zawalały miejsca na kierunku. A, ściana ognia. Właśnie. Myślałem, że ona wygaśnie, ona jest podtrzymywanym zaklęciem. Okej, okay, nie wyjaśniałem może trochę, co to są te dwa sloty. To są sloty na zaklęcia podtrzymywane, czyli takie o efektach, które działają przez jakiś czas i które możemy po prostu wyłączyć. Zaklęcia podtrzymywane, na przykład jeszcze tarcza ochrona jest też takim zaklęciem, poza pierwotnym kosztem zmęczenia mają jeszcze potem jakiś koszt czasowy, na przykład jedno zmęczenie na 10 sekund. Po rzuceniu takiego zaklęcia ona ląduje tutaj i klikając na tą ikonkę możemy zakończyć jego działanie. Na razie mamy dwa sloty zaklęć podtrzymywanych. Jeszcze można zdobyć trzy dodatkowe. Te sloty zależą od inteligencji. No jakbym pewnie poniósł do 9, to pewnie dostałbym trzeci slot. Jakoś tak to działa. Okej. Okay. Dobra. Sprzedajmy to, to i to. O! Nawet buławę chcę kupić. W końcu ktoś. Nie, to będzie nam przydatne. Nikt nie chce Besitun. Magiczna pułapka. Nie wiem, czy to jeszcze ma jakieś zastosowanie, powiedzmy, do rozbrojenia zwykłych pułapek. Wierzcie mi, będziemy w stanie to sprawdzić. Już za jakiś czas. Okej, okay, ale dobra, teraz przejdźmy się do metra. Czy jest tutaj gdzieś? O, jest tutaj metro.
więc skorzystamy z tego. Dzielnica magazynów. Kościół. Tak, to jest dzielnica magazynów. I nas interesuje adres Mulligan Bone 57. Zanim jednak wejdę do środka, może to mi się przydać. Okej. Jest jakiś półogr. Okej, strażnik ochoczo chodzi. Chyba trafił pan pod zły adres. Myślę, że powinien pan stąd wyjść. A wiesz co ja myślę? Myślę, że powinieneś zginąć. No, to się nazywa kawał ogra. Cała drużyna musi się na nim znęcać, żeby padł. Okej, mamy tutaj kluczyk, który nas interesuje. Oraz młot, który jest ciężki, niewygodny, dużo waży i zapewne nie jest nic warty. Więc go zostawimy. Okej. Skrzynie zamknięte. O, patrzcie! Skąd on się tu wziął? Tak, to jest Kerrigan i Persefona. Okej, więc to zadanie trochę jakby miało dwie ścieżki wykonania. Jedno dla facetów, znaczy pójść tam do tego mrocznego elfa, wykonać dla niego zadanie i cacy. Oraz drugie dla bab, które wymagało porozmawiania z tym gościem, z tą panią w archiwum danych osobowych i w ten sposób dowiedzieć się adres tego miejsca. Stacja Vermilion? Nas obchodzi? Okej, dobra, mniej więcej jesteśmy w miejscu, gdzie musimy być. Mniej więcej. Przejdziemy na skróty. I chyba tutaj, tak. Ma pani chwilę? Mam obraz, Aton. To wspaniale! A tak się cieszę. Widziałem, że jesteś dobrą osobą. Oto twoja nagroda. Zaraz kontaktuję się z gazetą. Rano całe miasto będzie wiedziało, że jesteś facetem, który umie załatwić sprawę. O, miło. Niestety do rana jest jeszcze 17 godzin. Czy jest to jakaś karczma, w której moglibyśmy spędzić ten czas? Rezydencja kogoś tam. Sklep branżowy. Nie. A, to jest chyba jeszcze pani, z którą chcielibyśmy porozmawiać. Mów szybko, o co chodzi. Nie chcę, żeby mnie ktoś z tobą zobaczył. Witam panią, czy wie pani o... A. Ta, jest taka niemiła, ponieważ nie zmieniliśmy zbroi. Okej, może teraz będzie milsza. Dzień dobry. Och, od razu lepiej. Czy wie pani o kimś, kto mógłby potrzebować pracownika? Jest coś, w czym osoba sprytna, tak jak ty, mogłaby mi pomóc. A konkretnie? Proszę przyjść później do mojego domu, a powiem, o co chodzi. Mieszkam na ulicy Lungsten 3. Do widzenia. Okej. Szykuje się jakiś zarobek. Okej, i to jest ten dom. Zamknięta skrzynia. Dobrze, jesteś. Muszę wiedzieć, czy umiesz dochować dyskrecję. Mam coś bardzo ważnego do zrobienia, ale nikt nie może się o tym dowiedzieć. Ewentualna dyskrecja zależy od charakteru zadania, moja pani. Przepraszam, gdzie moje maniery? Nazywam się Cassandra Pitbone i jestem żoną Basila Pitbona, zastępcy dyrektora gnomiego koncernu stanowiącego część Rady Przemysłowej. Witam w moich skromnych progach. Miło mi panią poznać. Wracając do pani oferty. Muszę przyznać, że jestem taka od czasu, gdy pani Wilkesbury przyniosła do domu swój elfi sztylet pogrzebowy. Myśli, że to ostatni krzyk mody. Stara jędza, jak mogła się tak popisywać? Czy to nie straszne? Co za arogancja. Widzisz, jak ważne jest, abym jej wskazała należne jej miejsce. Myśli pani o czymś konkretnym?
Spójrz tu. Słyszałeś o elfich katakumbach grzybelnych, które odkryto na równinach Morbihanu? Spójrz na ryt na tym kamieniu nagrobnym, jest po prostu wspaniały. Muszę go mieć. Wydaje mi się, że to dosyć niebezpieczne. Ile jest pani gotowa zapłacić? Jestem gotowa zapłacić za fatygę 250 sztuk złota. Żądam 300 sztuk złota. Przykro mi, ale nie stać mnie na tak wysoką zapłatę. Mam 250 sztuk złota i nic więcej. Bzdura. Po domu widać, jaka jest pani bogata. Dziękuję za spostrzegawczość. Tak, trudno o dom, w którym tak właściwie oddałaby naszą zamożność. Tak, trudno zdobyć ziemię w tej części Tarantu. A ta pani Wilkesbli zawsze łazi po swojej posiadłości. O czym to ja mówiłam? A, tak, wydaje mi się, że mogę ci zapłacić 300 sztuk złota, ale ani grosza więcej. Okej, przyjmuję ofertę. Świetnie, znaczę na twojej mapie pozycję, gdzie znajduje się elfy groby. Śpieszę tu z moim skarbem, nie mogę się doczekać. Aż twarz pani Wilkesbury zielnie jest zazdrości. Widzenia. Okej, więc teraz będziemy się bawić w... Rabownika grobów. Kolejka to nie brzmiała. Okej, jest tawerna. Czy możemy wynająć tu pokój? Nie chcę zostać żadnym ekspertem. To jest jakiś bulwark. Może on jest właścicielem? Co wiesz? Och, niewiele. Straszna sprawa z tą katastrofą. Wiesz coś może o tym, panie? Cóż, niestety o tym nie wiem. Naprawdę? Jesteś tego pewien, mój panie? Wydaje mi się, że chyba wiesz o tym coś więcej niż wyglądasz. Już mówię, że nic nie wiem. Okej. Okej. To było niespodziewane. Wow. Tyle szkieletów. Wino. Ładny garnitur. Wezmę sobie. Na pewno coś wart. Nie, chciałbym wynająć pokój. Kogo tym można wynająć pokój? Nie wiem. Jeżeli musisz odszukać... Tak. Chciałbym wynająć pokój. Nie wiem, z kim tu rozmawiać o tym. Okej, Virgil pewnie zużył już ostatnie, tak? Ostatnie lekarstwa. A że z tym? Nie, on jest przestraszony. Co pani słyszała? Okej. Nie wiem. Nie wiem, z kim tu rozmawiać, żeby wynająć pokój. Może on się obraził za to, że coś takiego mu burdę zrobiliśmy? Tak. A może tam po prostu się nie da wynająć pokoju? No cóż, trudno. To gdzie można? Może tam? Ta muzyka już mogłaby przestać być bojowa. O, tu jest jakaś gospoda, może tutaj. O, tak, tutaj. Witam panią. Chcę wynająć pokój na jedną noc. Proszę. Dziękuję panu. Pański pokój znajduje się na końcu korytarza. Może pan z niego korzystać tylko dziś. Drzwi będą otwarte. Mam nadzieję, że się panu się spodobają. Okej. Dzięki. Przy okazji tutaj. O ile się nie mylę, możemy dosyć bezpiecznie zdeponować pewne rzeczy, które nie będą nam na razie potrzebne. Więc mógłbym te kryształy pozostawiać. Ponieważ kryształy to coś, co od czasu do czasu może się przydać. A dosyć trudno to tak sobie na zawołanie znaleźć, więc mógłbym je tutaj pozostawiać. Chyba byłyby tutaj całkiem bezpieczne, ale nie chcę ryzykować. Więc dam je Magnusowi na przechowanie. Z pewnością ich nie przepiję. No i dobra. Prześpijmy się do rana.
I poszukajmy kuriera talenckiego. Podoba mi się ta muzyka, ale trochę nie na miejscu jest. Ale nie narzekam, okej. Co piszą w dzisiejszej gazecie? Obcy znalazł samalowidła. Aż oczywiście, że chcę przeczytać. Chcę przeczytać o sobie. Okej. Bohater odebrał łup miejscowym złodziejom. Osoba z towarzystwa pani Evelyn G. ogłosiła, że tajemniczy dżentelmen dzięki niezwykłej pomysłowości i brawurze zwrócił jej słynne malowidło Kergan i Persefona. Państwo Gersburg zgłosili jego kradzież w zeszłym tygodniu, a znalezienie je przy ulicy Mulligan Bone. Okoliczności zwrotu obrazu są niejasne, ale pani G. gwarantuje prawość dżentelmena, który oddał jej obraz. Och, ten człowiek to skarb. Oczywiście zapłaciłam mu za pomoc, ale jego motywacja na pewno była rycerskość. Gdyby tylko wszyscy mężczyźni w tym okropnym mieście byli tacy jak on. Pan G. nie udzielił nam komentarza. A przed nieznajomym, który znalazł dzieło sztuki, pisze te słowa chyli czoła. Dzięki tobie, panie, Tarant jest teraz lepszym miejscem. Okej, okay, w najbliższy piątek o godzinie 19 rozpocznie się otwarte dla publiczności zebranie Rady Miejskiej. Wzrost podatków. Chyba w każdym numerze jest wzrost podatków. Informacje o wydawcy, pogoda. Okej, okay, to było nasze pierwsze wydanie kuriera taranckiego o nas. Co powiecie na to, żeby zapracować na drugie wydanie? Żeby w drugim również się pojawić? Otóż jest pewien sposób na to, żeby zrobić i on jest związany z tymi elfimi ruinami. Ale zanim tam pójdziemy, zajrzymy tutaj do Stowarzyszenia Zoologicznego. Wow, to jest duża czacha. Przed tobą leży replika czaszki Belgorima, ostatniego wielkiego smoka. Ciało Belgorima zostało odkryte przez Waltersa Ginsberga w roku 1756. Jama, w której znajduje się pełen szkielet, jest otwarta u wystawę, którą można tutaj obejrzeć. Okej. Okay. I dostaliśmy pewnie lokację. Ta. Więc kiedyś tam pójdziemy, żeby zobaczyć to. Most zachodni. No i cóż. Dobra. Na razie opuszczamy Tarant. Z ważną misją... Nieważną. Odzyskania tych kamieni grobowych. Czegoś tam elfickiego. Za wytargowane 300 sztuk złota. Okej, okay. To jest chyba kościół. Jest ten przystanek kościół chyba, z którego nie oferują powrotu biletów powrotnych. To są jakieś drzwi. Okej, okay, nic. Tu nie ma. Dobra, to opuszczamy Tarant. Przy okazji, to jest kocioł. Kocioł to niezbyt miłe miejsce i na razie nie chcemy się kręcić wokół niego. Ponieważ przyprawiłoby to nas o ból głowy. Permanentny. Dobra, elfie ruiny. Ruszamy. Okej, jakieś pajączki. Małe, nic poważnego. Zakazany dół. Zejdziemy tam sobie, w drodze powrotnej. Profesor James. Okej, okay, co się tutaj wydarzyło? Zatrzymać się! Co tutaj robisz? Zajmuję się archeologią. Przysłano mnie tutaj z żądania zbadania tych ruin. Oglądasz? Masz chyba myśli grabież i gwałt na naszym starożytnym miejscu pochówku. Nie, to było kłamstwo. Chcę tu zdobyć pewną rzecz. Co masz na myśli zdobyć pewną rzecz? Pewna bogata kobieta zapłaciła mi za zdobycie kamienia nagrobnego. I myślisz, że możesz tak po prostu tu przyjść i zbezcześcić nasze święte imię?
Nie, nic nie myślę. Po prostu potrzebuję tych pieniędzy, naprawdę. Bardzo mi przykro. Powiedz nam, kim ona jest, a pozwolimy ci odejść. Aha. Pani Pettibone, mieszka w Tarancie przy ulicy Lungsten 21. Możesz odejść, ale ostrzegam cię, nie wracaj tu więcej. Masz 2 minuty na opuszczenie tego miejsca. Dosłownie 2 minuty. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, to by nas zaatakowali. Okej. Okay. Słowem wyjaśnienia. Tak, kolejny. Tak, to było całkiem szybki rabunek. Kolejna zbroja barbarzyńska. I tak pewnie nikt nie chciałby jej kupić. Okej. Słowem wyjaśnienia. Moglibyśmy pójść, zabrać ten nagrobek elfów i zwrócić. Ale to byłby zły uczynek, jeżeli chodzi o naszą karmę. I niezbyt miłe. I w ogóle. W każdym razie nie chciałem tego robić. Myślę, że ta opcja, którą ja wybrałem, jest trochę mniej dochodowa. Ale chyba efekty będą śmieszniejsze. Okej, dobra. To jest ta zakazana jama. Teraz troszkę pająków. My się załatwimy. Teraz możemy zejść do środka. I to jest pierścień, niezidentyfikowany. Ja już zaspoiluję, że on ma jakąś tam odporność na trucizny. Więc taka mała lokacja. A teraz wróćmy do Tarantu. Okej, jest noc. Cisza. Czy znajdziemy jeszcze jakiegoś gazeciarza? Pewnie nie. Jak nie, to poczekamy do ranka. O, jest gazeciarz. Piszą w dzisiejszej gazecie. Dziwy w Ashbury. Okej, dobra. Kurier tarancki. Muszę chyba wyrzucać. Okej, to jest z tymi grobowcami. A właśnie, tam chyba będzie profesor James. Tak, to właśnie jego zabiły te elfy. Niezbyt miłe z jego strony, ale cóż, najwidoczniej poczuły się urażone. Zauważono mieszkańców elfich lasów. Niektórzy mieszkańcy Ashbury zaczynają o zauważony Sitaltala lub Światełek Miłości. To osobliwe doniesienia zaczęły się od ta. Pamiętacie, byliśmy w Ashbury, widzieliśmy te światełka miłości. Wiecie co, nie chce mi się tego czytać w całości. Jak ktoś chce, niech sobie przeczyta. Wyrzucimy to. O, co to jest? Mydło w płynie. Ktoś wyrzucił całkowicie sprawne mydło w płynie. No, okej, poczekamy sobie do rana. Jaki jest dzisiejszy? Co dziś na główkach? To samo. A myślałem, że się zmieni. To poczekamy może do południa, może tam się zmieni. Czekaj... 4 godziny. Dalej, ten sam tytuł. Wiecie co? Poczekamy cały dzień. I może teraz się zmieni tytuł. Zbrojmistrz daje wykład. To już, ale to już to było, proszę pana. Don Tork nadal na wolności, wrak na stacji Vermilion, obcy znalazł... szacowna matrona zamordowana. Okej, spójrzmy na to. Pettibone zamordowana ceremonialnym sztyletem. Pokojówka pani Ksandry Pettibone znalazła ją martwą dziś rano z ostrzem wbitym w pierś. Morderca broń wydawała się być pradawnym sztyletem ceremonialnym, być może pochodzącym od elfów. Kapitan Wheeler ze Straży Tarantskiej powiedział nam: jeszcze nie mamy tropu, ale podejrzewamy, że ma coś wspólnego z modą na elfie relikty pośród wyższych sfer. W
plotka głosi, że niektóre nabytki naszych promementów trafiły do nich w wątpliwy sposób. Możecie być Państwo spokojni, ponieważ policja zagląda do Waszych, do wszystkich podejrzanych. Okej. Więc tak to się kończy, jeżeli ją wydamy. Tak, więc to był nas drugi artykuł w Kurierze Tarantyckim związany z nami. Lubimy atencję medialną. Więc w następnym odcinku zarobimy na trzeci artykuł o nas w Kurierze Tarantyckim. No i chyba wybierzemy się do pana Batesa w końcu, żeby coś tam zobaczyć. A przynajmniej spróbować umówić się z nim z rozmową. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie.